W kontrwywiadzie RMF niedawny wicepremier, dziś wiceszef Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Co takiego wam Polska zrobiła, że pozostawiliście ją bezbronną? Ten audyt tak zwany wczoraj to w ogóle było dziwne zdarzenie, bo nawet audyt warzywniaka jest na piśmie, a wczoraj nic na piśmie nie było. Były popisy różnych ministrów. Niestety... In minus bardzo zapisał się ze swoim występem minister Macierewicz, który zrobił show z obrony, show z bezpieczeństwa, zupełnie nieprzystojące ministrowi obrony. Bo to pytanie, które panu zadałem, to jest cytat z Antoniego Macierewicza. Mocno i dużo tych, ty, tych pytań rzucał w waszym kierunku. Nie przywaliły pana one swoim ciężarem? Nie przywaliły, bo te kwestie, o których mówił, były mi znane od dwóch miesięcy. Wtedy komisji pokazano ten Audenbond. Mieszanka pomówień. Półprawd. No i takiej niekompetencji Szef Szeminin stwierdzi, że rząd PO-PSL wsławił się likwidacją armii, marnotrawstwem, korupcją i demoralizacją. I. Minister Macierewicz, jak Herkules w ciągu kilku miesięcy wszystko odbudował i teraz armia jest w świetnym stanie. On zresztą coś takiego powiedział. Armia była w tak katastrofalnym stanie, powiedział to w styczniu, że bardzo łatwo było szybko ją odbudować. To skąd ćwiczenia na konda największe po 89 roku? Skąd wysoka ocena u sojuszników? Skąd nowa kadencja dla dotychczasowego szefa sztabu generalnego, skoro było tak źle? Dużo. Insynuacji, dużo półprawd, dużo niekompetencji, po to tylko, żeby Pokazać, że poprzednicy nie zrobili niczego dobrego. Tyle, to nie jest prawda. podaje fakty. Mówi tak o wojskach skoncentrowanych na zachodniej granicy, o fatalnej kondycji armii, o bezsensownych wydatkach, o miliardzie na moździerz, do którego nie kupiono amunicji, o eskadrze przeciw przeciwpancernych, dla której nie kupiono pocisków przeciwpancernych. Wszystko to brzmi bardzo konkretnie do i poważnie. Do każdej z tych rzeczy się odniesiemy. Oczywiście, gdyby to było na piśmie, byłoby znacznie lepiej I dla dziennikarzy i opinii publicznej. Odniesiemy się do każdego nieprawdziwego zarzutu. Bo każdy z nich zawiera półprawdy. Natomiast, tak jak w przypadku tego moździerza, zleciliśmy amunicję. GZ Polskiej Grupie Zbrojeniowej, nie chcą skupować za granicą i z tego minister Macierewicz robi wytyk? No, Bardzo a, to dziwne. I każdą z się... tych rzeczy punkt po punkcie obalimy. Ale nawet jeśli ta szklanka jest do połowy pusta, do połowy y, y, pełna, no to, to pustać tej szklanki i na przykład brak, y, brak uzbrojenia dla eskadry śmigłowców no, no jest hiperpoważnym ale zarzutem. Minister Macierewicz mówił, że w misjach NATO do misji NATO zostały wystawione nieuzbrojone oddziały, co jest nieprawdą w Afganistanie i w Kosowie są najlepiej uzbrojone i były najlepiej uzbrojone. Jak mówię, do każdego z tych nieprawdziwych zarzutów, które się wczoraj pojawiły, odniesiemy się szczegółowo i chcę zapewnić, armia była w dobrym stanie, chwalona przez sojuszników w listopadzie zeszłego roku, gdy minister Maciejerwidzie obejmował, i jego działania, jego brak powagi. Fale elektromagnetyczne, 20-letni doradca, nocne najście na centrum kontrwywiadu, one wszystkie wystawiają naszą powagę, a przede wszystkim powagę ministra Bruny na szwang. A umie pan odpowiedzieć na pytanie, dlaczego kontrwywiad wojskowy inwigilował polityków, a było ich według Macierewicza ponad 20? Nie mam takiej wiedzy, jeśli było cokolwiek patologicznego jest prokuratura, są odpowiednie organy, a zresztą dotyczyło to czasu, kiedy nie byłem ministrem, jak zrozumiałem z tego, co minister Macierewicz Pytanie, mówił. czy to jest prawa, ale pan wiedział o tej inwigilacji? Nie, nie. O, o tym, nie. że inwigilowano m.in. Jana Olszewskiego? Do pana te nie, informacje nie, nie. dotarły? zresztą, tak jak mówię, nie byłem wtedy jeszcze ministrem obrony, natomiast nic nie wiem o tej inwigilacji. I... Ale umie pan wytłumaczyć sobie dzisiaj, gdyby to, była, gdyby to był fakt i gdyby na pańskim biurku się to znalazło. Dlaczego, dlaczego coś takiego robiono? Ja mogę powiedzieć do ministra Macierewicza dowody na stół, bo inaczej to jest tylko taka pusta insynuacja. Jest Komisja Służb Specjalnych, są odpowiednie organy, jest prokuratura. Inaczej to jest tylko takie pomawianie ówczesnych szefów służb. Pan rozumiem, nie czuje się kimś o kimś szef Monu mówił wczoraj wielu z Was należałyby się czynności karne za to, co zrobiliście. Kolejna insynuacja. Nie czuję się tutaj absolutnie adresatem tego typu pomówienia. Rzetelnie, uczciwie pracowaliśmy przez te lata dla, dla dobra Polski i odmawianie nam tego, odmawianie patriotyzmu w ogóle, no to jest niedopuszczalne. Ale słysząc wczoraj na sali Sejmowej no, lawinę zarzutów, bo było ich mnóstwo. Znaczy jednak, że te zarzuty, oskarżenia audytu, ich skala i kaliber, no przyzna pan, że często były bardzo poważne, bardzo ciężkie i chyba prawdziwe. Moje wrażenie było takie, że najgorszy rząd po 1989 roku pokazał się w pełni opinii publicznej. Polszczyzna ministra kultury, precyzja ministra finansów, zrównoważenie ministra obrony. To wszystko wczoraj zobaczyliśmy. Nawet rząd nie był w stanie tego audytu napisać i rozdać posłom. No, ale były też fakty, które pokazywały jak straszliwie polska polityka obrasta krewnymi znajomymi Królika, jakimiś spółkami, spółeczkami, kolegami, którzy ciągną, ciągną z państwowej kasy i ze spółek państwowych gigantyczne pieniądze. Trzeba to wyjaśniać, patologię piętnować. Minister skarbu, który epatował różnymi informacjami, nie podawał ani nazwisk, ani nazw firm. Mówmy konkretnie, no, dowody na stół inaczej to jest tylko insynuacja. No, ale już za tym idą doniesienia prasowe: no, że na przykład ten złoty Mercedes, który jak się okazał, nie, nie jest aż tak bardzo złoty, bardziej jakiś taki szarawo złotawy ale no, prezes totalizatora sportowego go dostał. Czyli, czyli fakty są. Wyjaśnijmy to, to dokładnie. Prezesi wielu firm mają służbowe samochody, i pewnie są i samochody to takiej marki. Pytanie tylko, czy nie za drogie, nie z przesadnym wyposażeniem. Wydaje mi się, że to dużo było takiej taniej propagandy i chęci wywołania y, emocji, w tym mało y, konkretnych informacji. A nie jest tak, że skrzydła, które no trochę Wam rosły po, po demonstracji, zostały wczoraj skutecznie podcięte? Na pewno taki był cel. Pośpiesznie zorganizowanej debaty A, ale wczoraj w Sejmie. I z taką proporcją, że dla PiSu było 10 godzin, dla Platformy 35 minut, i to późnym wieczorem, kiedy już telewizje tej debaty nie transmitowały. Nie, nie podcięto nam absolutnie skrzydeł. Jak mówię, zobaczyliśmy twarz PiSu, i to też jest bardzo cenne doświadczenie z wczorajszego dnia. Jaki rząd i jacy ministrowie nami rządzą. A będziecie się procesować? Z, z ministrami? Będziemy analizować to, co powiedzieli, jeśli cokolwiek będzie się nadawało na materię prawną dochodzenia, to na pewno tak. No, Złacaj z można... Macierewiczem to było późno już wieczorem, ale wymienialiście. No, mocne słowa o tym Pan kłamie, to Pan kłamie za kłamstwo jest sąd. No tak, minister macierewicz albo skłamał, albo się bardzo pomylił wczoraj, więc na pewno będziemy tutaj dochodzili różnych rzeczy. Natomiast ja do tego podchodzę spokojnie, bo widziałem już różne występy, różne show ministra Macierewicza. To człowiek ani odpowiedzialny za armię, ani odpowiedzialny za słowo, i myślę, że większość Polaków ma wyrobione zdanie na jego temat, więc trudno traktować poważnie to, co on mówi. Platforma nie wchodzi i nie wejdzie do koalicji z nowoczesną PSL-em SLD i kodem? Nie ma takiej decyzji. Przyjaźnie patrzymy na to, że zwłaszcza opozycja pozaparlamentarna chce się integrować. Ale wolicie swoją drogę, pojedynkę. Jest do wyborów trzy i pół roku. Wydaje się, że powinniśmy się skupić na budowie własnej siły, wszystkich ugrupowań opozycyjnych, na dobrej współpracy, a nie na pośpiesznym zawieraniu różnych koalicji. Jak In... mówię, przyjaźnie patrzę na tę integrację i wiele osób w Platformie. Cieszę się z wspólnego marszu 7 maja, ale na decyzje dotyczące wyborów koalicji jeszcze przyjdzie czas. Woli też wieszać plakaty z samotnym Grzegorzem Schetyną i hasłem o wspólnej obronie Polski. Nie jest samotny, to jest lider Platformy. Znaczy nie samotny jest na tym billboardzie. Na pewno marsz 7 maja był jego sukcesem, bo to jego pomysł, jego inicjatywa. On wokół siebie skupił e, innych polityków i Kot, i te tysiące ludzi. Więc wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby pokazać, że Platforma ma lidera i jest nim Grzegorz Schetyna. Ale nie widzi pan pewnej niekompatybilności obrazu na tym plakacie z tym hasłem? No bo skoro wspólnie, to sam Grzegorz Schetyna? On wzywa wszystkich Polaków do tego. Pewnie, znaczy, wspólnie e, ze Polakami, Pewnie ale samotnie na plakacie. Można by do tego plakatu dołożyć obrazki, zdjęcia z manifestacji 7 maja, natomiast nie było na to czasu. To jest apel Grzegorza Schetyny do wszystkich. A są tacy politycy, czy takie partie, z którymi się na pewno nie sprzymierzycie, nie, 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 niezależnie od tego, czy to będzie 3 czy 3,5 roku do wyborów, czy już jeden miesiąc? Nie chcę w tym momencie. No jest Bo Gotów pan jest do, no, do, zachowuje do się, z nimi? Zachowuje się okropnie. Jego wypowiedzi yy, naprawdę nie skłaniają do współpracy z nim. On czasami gorzej mówi niż Pis, więc to jest yy, bardzo dziwne. Natomiast ja dzisiaj palcem nie będę pokazywać, kto jest dobry, a kto jest yy, zły. Jak mówię, do wyborów jest dużo czasu i też. Yy, Szanujmy swoje odrębności w opozycji. To nie jest tak, że y, musi od razu powstać jakiś wielki blok, w którym się wszystko roztopi. A pojawia się w panu czasami taka myśl, przyjdzie Donald Tusk i nas wszystkich zjednoczy? Znaczy na, nas wszystkich opozycjonistów? Ma swoje miejsce, ma swoją rolę, y, ma... Bardzo precyzyjny ogląd rzeczywistości. Jego wczorajszy tweet, myślę, był bardzo celny, bardzo trafny, pokazujący, co to jest tak zwany audyt. Natomiast wydaje mi się, że jest mocno skupiony na swych europejskich zadaniach, które wykonuje bardzo dobrze. Tomasz Siemoniak, dziękuję bardzo. Dziękuję.